Siemanko moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o najdziwniejszych okularach na rok 2021, jakie ujrzały światło dzienne, a mianowicie Oklikato. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Żeby cały odcinek miał, można powiedzieć, ręce i nogi, podzielimy sobie go na segmenty, żeby było krótko, zwięźle i na temat. Pierwszy segment będzie o tym, co dostajemy w opakowaniu, jak kupujemy takie okulary. Druga rzecz będzie, jak one leżą na głowie i jak tak naprawdę sprawują się w porównaniu do bardzo popularnego modelu tej samej firmy, czyli Oakley Sutro. Tutaj nie będzie takiego klasycznego unboxingu, bo już miałem okazję w tych okularach po prostu pojeździć, jakie dostałem, no to powiem wprost, no nie mogłem się oprzeć, żeby czekać na odpakowanie, zrobiłem to natychmiastowo, natomiast na ten moment, co mogę wam powiedzieć, to tak, standardowo jak z każdymi okularami do okleja dostajemy też, o tutaj takie dodatkowe etui, tym razem w porównaniu do na przykład Oakley Sutro, tutaj to etui ma jeszcze takie dodatkowe miejsce na coś, na cokolwiek, co możemy sobie wsadzić. Jest to takie miękkie etui dodatkowe. Kolejną rzeczą, którą dostajemy w opakowaniu, są noski. O, takie dodatkowe dwie sztuki. Kolejną rzeczą to twardy case, który wygląda mniej więcej tak. On, jeżeli macie do czynienia w ogóle z oklejem, no to mogę wam pokazać dla porównania. To jest case z Oakley Sutro. On wygląda tak, jest zdecydowanie mniejszy. On jest taką po prostu fakturką na tym twardym case'ie. Ten jest zdecydowanie większy. On jest taki w ogóle bardziej premium, że tak powiem, i jest dużo większy, bo zobaczcie sobie, o tak, chociażby w porównaniu jeden do drugiego, to zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, jak to w ogóle wystaje. No i generalnie, co jest tutaj takiego ważnego, w standardowym Oakley Sutro te okulary, po prostu jak je odpakowywujemy, no to one sobie tutaj, o, wyostrzone sobie tutaj są i tak sobie w sumie dyndają tutaj te okulary po prostu, o tak, tak, i tu generalnie tak to wygląda. Natomiast w Kato jest to zrobione zdecydowanie mega sztosowo. Zresztą w ogóle zobaczcie, otwieramy opakowanie, uj, mamy tak, żeby tutaj ładnie wyostrzyło, i teraz tak, otwieramy, no i pach, tada, nic tutaj nie lata, wszystko siedzi elegancko. W ogóle to etui ma tutaj takie wycięcie na szkła, które możemy sobie po prostu te okulary wsadzić. No generalnie, jak sami widzicie, ten model w ogóle jest, o tutaj, o właśnie, ciach, tutaj można zobaczyć, to są takie właśnie, o, wycięcia. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale o, mam nadzieję, że teraz trochę lepiej, w które sobie te okulary możemy włożyć, dzięki czemu one po prostu w tym pokrowcu nam nie latają. No, ja spotkałem się z czymś takim pierwszy raz, no i zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jest to produkt naprawdę premium. Zresztą nie ma co spodziewać się czegokolwiek innego, bo firma Oakley, no, po prostu przyzwyczaiła nas do tego, że ta jakość, z jaką mamy do czynienia, jest na najwyższym poziomie. No tutaj, jeżeli chodzi o Kato, no to bądźmy szczerzy, no design tych okularów to jest w ogóle, no, sztos. No zobaczcie w ogóle, jak one wyglądają. No tutaj dużo osób pewnie złośliwie będzie mówić, że wyglądają trochę jak maska Robina, ale no trochę tak, no bo kurde, pierwszy raz widzę takie okulary, które mają szybę wyprofilowaną po prostu jeszcze na nos. To jest coś takiego niesamowitego, a tutaj, jak sobie możecie zobaczyć, dodatkowo jeszcze, o, tutaj, o, nie wiem, czy to widać. Może widać, może wyostrzy. O, tutaj generalnie noski są przyczepione bezpośrednio do szyby. Jeżeli chodzi tutaj o nauszniki, no to są zrobione z takiej miękkiej gumy, której no tutaj jako tako nie możemy wyginać. Natomiast co jest ciekawe i dziwne w ogóle w Oakley, o, wyostrz, zobaczymy, czy wyostrzy. Wit, tak, to tutaj generalnie te nauszniki w ogóle one są regulowane. O, pyk, 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 pyk. Natomiast nie wiem w sumie tak do końca, czemu ta regulacja ma służyć, no, ale po prostu jest. No może to chodzi o to, żeby bardziej sobie po prostu dopasować położenie tych okularów na twarzy, no bo one zakrywają dość mocną część twarzy, jak możecie zobaczyć. One są dość takie... No i teraz płynnie przeszliśmy do części drugiej, czyli jak one po prostu leżą na twarzy. O, w ten sposób. One są dość bardzo dopasowane do profilu twarzy, jak możecie zauważyć. No i zdecydowanie, powiem szczerze, w porównaniu na przykład do Oakley
sutrok, w których też jeździłem, to miałem coś takiego, że jak było chłodniej, to wiatr wpadał mi po prostu tutaj pod okulary. No i generalnie powodowało to, że łzawiły mi oczy. Natomiast w tych, powiem szczerze, jak się przejechałem, z racji tego też, że ten kształt, on jest taki mocno dopasowany i są też dużo mniejsze niż Oakley Sutro, no to tutaj tego problemu nie zauważyłem, aczkolwiek nie pojeździłem w nich jeszcze na tyle długo, żeby móc obiektywnie ocenić, aczkolwiek no na ten moment, w których, no bo byłem w nich tak naprawdę dwa razy na rowerze, no to sytuacja zdecydowanie była dużo, dużo lepsza. No bądźmy szczerzy, no wyglądają no po prostu kozacko. Tutaj jak sam producent mówi, szkła wykonane są z takiego materiału jak plutonit. W sumie trochę zabawne, aczkolwiek chyba większość okularów Oakley coś takiego ma. No tutaj generalnie technologia, z jaką mamy do czynienia, jest akurat te, jest to Prism. No, wyostrz, tak. Te są akurat Prism Road, czyli one tutaj, jeżeli ktoś jeździ na szosie, no to jest mega, mega w ogóle, no nie wiem jak wam to opisać, po prostu te okulary jak jedziecie, one jakoś tak, nie wiem, wyciągają kontrast, że dużo lepiej widać wszystko, co się dzieje na asfalcie, jeżeli mamy do czynienia z jakąś dziurą i tak dalej, po prostu w tych okularach, no... Znaczy nie tylko w tych, ale ogólnie dzięki technologii Prism widać to po prostu dużo, dużo lepiej. No jeżeli chodzi o mnie, no powiem szczerze, no kurde, no dziwne są, ale jeżeli się je ubierze, no to naprawdę nie ograniczają pola widzenia, pomimo to, że mają taki dziwny kształt, to naprawdę fajnie się w nich widzi. W ogóle w każdą stronę jak patrzymy, no to nie mamy takiego wrażenia, że czegoś nam tutaj w ogóle coś nam przeszkadza i tak dalej. No może jeżeli faktycznie popatrzymy bardzo, bardzo mocno w dół, aczkolwiek i tak najczęściej jak jeździmy na szosie, no to głowę mamy trochę pochyloną w ten sposób, no i no generalnie, co tu dużo mogę powiedzieć, no jeżeli chodzi o wykonanie, no i te okulary, pokrycie i wszystko, no wygląda sztos. Teraz przejdziemy płynnie do ostatniej części, czyli jak te okulary wyglądają w porównaniu do bardzo dobrze znanego modelu Sutro. Dlaczego wybrałem ten model? Z tego względu, że dużo osób już ten model po prostu zna, no i będzie dużo łatwiej wam się odnieść do tego, jak to wygląda. Teraz tak, to jest model Sutro. O, zobaczcie, on jest dość duży, prawda? Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Oklikato. W ten sposób. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda obok siebie. No zdecydowanie oklikato są dużo węższe, no aczkolwiek, no ja powiem tak, szczerze zakochałem się w tym z tego względu, że one mają po prostu tutaj zakrycie tego nosa i to jest coś, z czym no... Kurde, no nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby okulary coś takiego miały, no po prostu kozak, generalnie dużo osób może powiedzieć, że jest to w ogóle shit i nie podoba im się, natomiast no jedni się w tym zakochają, jedni to znienawidzą, ale na pewno nikt nie przejdzie koło tych okularów obojętnie. Kolejna rzecz, która może was interesować, jak te okulary po prostu będą leżeć do kasku. Dlatego też założę sobie kask, w którym jeżdżę na co dzień, no i będziecie mogli sobie zobaczyć. Dobra. Dobra, kask mamy ubrany, model, w którym ja jeżdżę na co dzień, jest to Abus Airbreaker, natomiast zobaczymy sobie teraz, jak wyglądają okulary. To jest tak, tutaj mamy Sutro, wyglądają w ten sposób, do kasku, pach. Teraz dla porównania założymy sobie Kato. Kurde, no soczewki są identyczne, zdecydowanie są identyczne, jeżeli się patrzy przez jedne i przez drugie, natomiast no tak wygląda porównanie, no dzisiaj, co można powiedzieć, no to jest ostry road bajkowy cyberpunk, no bo come on, no taki kurde, taki design, no co, jak to w ogóle, że to przeszło, nie? W ogóle wygląda mega, mega sztos. O, także tak te okulary prezentują się do kasku. Teraz trzeba przejść do podsumowania. No tutaj jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie, no jeżeli chodzi o jakość wykonania tych okularów, no to tutaj na pewno się nie zawiedziecie. Jeżeli znacie produkty Oakleya, no to tak naprawdę te niczym nie odbiegają, są naprawdę zrobione jakościowo, naprawdę spoko. Dodatkowo jeszcze, no też to etui, gdzie tak naprawdę, no come on, no zobaczcie sobie w ogóle, jak te okulary tutaj siedzą, one są tak fajnie dopasowane i co jest mega spoko, że jeżeli w tym etui sobie po prostu je zamkniemy, o to zobaczcie, w ogóle te okulary nawet nie wypadają, przez to, że te szkła są trzymane przez to etui, to jest mega, mega spoko, bo jeżeli na przykład zamkniemy sobie to etui i wrzucimy sobie gdzieś, kurczę, po prostu do plecaka czy coś, no to tam
tam nic nie lata, więc te okulary się nam nie porysują. Tak jak jeszcze wcześniej wam pokazywałem, no tutaj na przykład przy Sutro, o, ciach, wyosz, no to tutaj po prostu ruszymy, no to widzicie, o, te oksy tutaj latają, dlatego też wydaje mi się, że spokojnie możemy powiedzieć, że okulary Oakley Kato są zdecydowanie naprawdę produktem premium, bo nawet chociażby, no... Dobra, może trochę się przyczepiłem do tego opakowania, powinienem mówić więcej o okularach, ale to jest coś, co naprawdę miło mnie zaskoczyło, bo w ogóle feeling tego hard case'a, no to jest no naprawdę bardzo, bardzo spoko. Nie wiem, czy jeszcze jakiekolwiek okulary Oakleya tego miały, ale na przykład no, w porównaniu do tego, no to ten wydaje się zdecydowanie bardziej premium. Jeżeli chodzi o same okulary, no to czy wam się taki design w ogóle podoba, bo to jest też ważne. No mi się spodobały, są zdecydowanie dziwne, inne, ale czy każdemu się spodobają? Na pewno nie. Dlatego też dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak takie okulary wam się podobają. Na sam koniec, jeżeli podobał się wam content tego typu, taki rowerowy i troszeczkę, no może nie do końca taka recenzja, natomiast bardziej taki opis produktu. Dlatego też zachęcam do zostania na dłużej, klikając ten czerwony guzik subskrybuj. Jeżeli podobało się wam wideo, to naprawdę nie obrażę się, jeżeli wbijecie parę łapek w górę, no bo wiadomo, tutaj YouTube, algorytmy i ogólnie tego typu rzeczy to naprawdę pomaga. Koniecznie w komentarzu dajcie znać, co w ogóle myślicie o tego typu designie, o tego typu okularach, bo na pewno jest to mocno kontrowersyjne. Dodatkowo zachęcam was też do śledzenia mnie na Instagramie. Tutaj wam gdzieś wyskoczy, bo na Instagramie jest po prostu bardziej na bieżąco, jednak no wiadomo, no te filmy na YouTube wychodzą z takim delikatnym opóźnieniem, dlatego też dla tych, co chcą być na bieżąco, polecam po prostu Instagrama. No a na ten moment ja się z wami żegnam. No i co? Do zobaczenia już w następnym wideo. Do zobaczenia. Pozdro.